Od dłuższego czasu prosicie, żebym zajął się warszawskim, i od dłuższego czasu odstawiałem go na boczną półkę, że na później, na później, teraz tego nie, a potem jednak też nie, i teraz też jednak nie. Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego. Nie ukrywam, że jego materiały są kłopotliwe. Dlaczego? Ponieważ są krótkie. I tu jest ten paradoks. Widzicie, gdybym ja chciał sobie wziąć Warszawskiego na warsztat w całości, to w tym momencie miałbym przed sobą nie lada zadanie, ponieważ te wszystkie filmiki są dwuminutowe, trzydziestosekundowe, minutowe. Mało tego, dlatego ponieważ one są ilość minutowe, są całkiem nieźle dopracowane, ponieważ nie wiem czy zauważyliście, jeśli nie to zachęcam was właśnie pod taką analizą obejrzeć parę, bo ich konstrukcja jest, według mojej opinii, majstersztykiem manipulacji. Struktura każdego jest wręcz dziecinnie prosta. Jest fakt, który jest rzucony jako fakt obiektywny. Można sobie go sprawdzić, on jest oczywiście faktyczny, autentyczny. Tylko wokół niego są obudowane pewne zdania. Te z kolei, według mojej opinii, to jest jedna wielka nadbudówka i nadinterpretacja. Niezwykle często mamy tak zwane ukierunkowanie myśli, np. poprzez zestawienie dwóch faktów, które pozornie nie powinny być związane, jednak z jakiegoś powodu Warszawski stwierdził, że zasługują na połączenie. Przykładowo, mamy sobie taki filmik o tym, że Amber Heard przegrała proces, i to jest jeden fakt oczywisty, faktyczny, autentyczny, jesteśmy w stanie to potwierdzić. Ale zaraz do tego mamy obok dołączony następny w postaci tego, że niektóre feministki, oczywiście nie mamy powiedziane które, już przewidują, że to jest upadek ruchu MeToo. Innymi słowy, przekaz dla typowego konserwatywnego piwniczaka jest taki, że proszę bardzo, lewaki boli dupa, ponieważ Amber Heard przegrała. Tymczasem człowiek, który nie jest konserwą, nie wie jak myśli konserwa, czuje, że coś tu jest nie tak, coś tu jest poknocone, ale on nie jest w stanie powiedzieć co. Tak, twierdzę, że warszawski jest przede wszystkim mistrzem manipulacji, to jest moja osobista opinia. I dlatego nie chciałem bawić się wciąganie go za język, za pokazywanie poszczególnych fragmentów i udowadnianie wam na siłę rzeczy, które on by raz dwa trzy obalił, ponieważ by powiedział, no on zestawił tylko te dwa fakty, co ja się czepiam. Na całe szczęście nie muszę już ciągnąć gościa za język, ponieważ zrobił to za mnie szymcio. Na kanale Szymon Mówi pojawił się materiał, jeszcze nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czy podzielimy sobie to po prostu na jakieś fragmenty, bo to jest godzina 55. Moi drodzy, to jest strasznie dużo. Czy po prostu najzwyczajniej w świecie pójdziemy z tym po łebkach? Dzisiaj mam dla Was tylko takie podsumowanie tego całego, na powiedzmy, występu, które będzie moim osobistym odczuciem i nie tylko, ponieważ tak się składa, że jeśli przejrzycie komentarze na kanale Szymon mówi, to się okazuje, że jego własna widownia to są ludzie, którzy go subskrybują, cały czas chwalą, pan Roman wyjaśnił pan Roman zdecydowanie lepiej wypadł, jego stoicki spokój i spójność wypowiedzi bardziej do mnie przemawiają. Zwycięstwo za buddyjską podstawę? Panowie filozofię uprawiają, a ja wiem wszystko, ponieważ pan Warszawski wyjaśnił. Po raz kolejny mamy komentarze społeczności, które bardziej pasują do jakiejś sekty, a nie do intelektualnej dyskusji, ale okej, okay, nieważne, na ich podstawie możemy wysnuć teorię, że jednak publika jest za warszawskim. I tutaj ja też będę, ponieważ on niestety bardzo mi przykro. Mimo tego, że się z nim całkowicie nie zgadzam, według mojej opinii ten gościu wciska kit. To i tak zyskał wsparcie publiczności. Dlaczego? Czy dlatego, że lepiej wypadł, był lepiej przygotowany, miał właśnie tak jak ci wszyscy fani mówią, spójną narrację? No nie, to co gość mówi, w krótkich filmikach to rzeczywiście ma sens, ponieważ to jest przygotowane mięso, żeby zostać rzucone widowni na podatny grunt. A tutaj, według mojej opinii, potykał się o własne nogi. Potykał się o własną narrację i odsłaniał się naprawdę wielokrotną liczbę razy. Tylko taka prawda, że Szymcio w ogóle z tego nie skorzystał. Bo wiecie, Szymcio jest przygotowany do jednej prostej zasady dyskusyjnej, czyli innymi słowy, że on jest ponad. On prowadzi dyskusję i on ma przywilej wybierania toku rozmowy. To słynne jego... No, ja nie jestem przekonany. Idealnie pokazuje stosunek do gościa. Gość ma być przerażonym szczeniaczkiem, który przyszedł, który przeprasza, że żyje i łaskawie mówi, ku uciesze widowni Szymcia, swoje własne poglądy. Tutaj tego nie było. Tutaj Szymcio natrafił na, według mojej opinii, wprawnego manipulatora, gościa, który przede wszystkim pokazał swoją dominację i cały czas przejmował inicjatywę w dyskusji co oczywiście doprowadziło do tego że Szymcio nie był w stanie się ogarnąć nie był w stanie chwycić właściwych argumentów i nawet jeśli warszawski walił kasztanizm za kasztanizmem bo walił praktycznie co 5 minut to Szymcio tego nie widział konkretne wypowiedzi omówimy sobie z punktu waszego widzenia jutro Natomiast już dzisiaj jestem w stanie wam powiedzieć, że Robmcio, tak samo jak to powiedział Szymcio, potrafi walnąć taki kasztanizm jak Korwin. Okej, okay, to podsumowując takie najważniejsze rzeczy, które sprawiły, że Szymcio się ośmieszył. Przede wszystkim, myślę, że tutaj najważniejszym aspektem jest widownia, ponieważ do niej właśnie są skierowane te wszystkie materiały i na niej, jeśli chodzi o przekaz, Szymcio żeruje. Tymczasem tutaj sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Dlaczego? Dlatego, ponieważ część widowni, lwia część, a wręcz jestem w stanie się pokusić, że 90% wierzy bezgranicznie w to, co mówi właśnie Romcio. W te wszystkie pile, nie pile, woman, bat i tak to jest ich agenda. W tym rozdaniu Szymcio tak naprawdę nie miał ruchu, ponieważ jego jedyną opcją, jedyną możliwą zależnością w stosunku do Romcia było się nie zgodzić. A jak się nie zgadzał, no cóż, mamy do tego drugi podpunkt. Kijowy Research. Tak, moi drodzy, według mojej opinii czysto, Szymio w ogóle nie był przygotowany. Czym innym jest brak wiedzy, czym innym jest brak przygotowania. I tutaj mam wrażenie, że ten brak przygotowania było widać cały czas. Szymcio mam wrażenie, że tak naprawdę nie wiedział, jaki jest przekaz jego kontrrozmówcy, nie był w stanie jakoś się szczególnie odnieść do tego, co ma na kanale, tylko był w stanie dyskutować z tym, co miał. A nawet to nie wychodziło mu za dobrze. Głównie także poprzez zbicie stropu, wykorzystanie właśnie tych zdolności, według mojej opinii manipulacyjnych i takie pokazanie dominacji przez Warszawskiego. Jeśli chodzi o dyskusję, piłka cały czas była po jego stronie. On dyskutował, on moderował tak naprawdę tę dyskusję, ponieważ gość, który teoretycznie powinien się tym zajmować, zamknął mordę i siedział cicho. A od razu zaznaczam, że źródła obu panów nie istniały. I tutaj powiem z całą stanowczością, przez półtorej godziny, przez przepraszam bardzo, godzinę 55 nie padło ani jedno nazwisko eksperta. Nikt się nie powołał na ani jeden instytut, nie przytoczono ani jednych legitnych do sprawdzenia wyników badań, nic. A co jest jeszcze ciekawsze, według mojej opinii, to ani jeden, ani drugi gościu nie był w stanie zrobić call outu swojemu kontrrozmówcy, zwracając uwagę, że takiego czegoś nie ma. To też wiele pokazuje o sposobie dyskusji tych obu dżentelmenów oraz tego, jakie konkrety tak naprawdę reprezentują. Kolejnym takim aspektem, przez który według mojej opinii Szymcią mocno przerąbał, to był po prostu brak przekonania, że to, co ten facet głosi, jest bzdurą. Nie zrozumcie mnie źle, w niektórych przypadkach naprawdę było to widać, że Szymcie jest oburzony, Szymcie jest strigerowany. Zaczynał się jąkać, zaczynał robić jakieś para ad personam, coś takiego. Jednakże nic poza tym. Przykładowo, mieliśmy w pewnym momencie tekst od warszawskiego, że kobiety to myślą emocjonalnie i brak reakcji szymcia. Chyba przyznacie wszyscy, że w tym momencie tutaj powinien automatycznie odbić kontrargument, nie wszystkie. A tak w ogóle to ogólnie ludzie są emocjonalni, ponieważ tak się składa, że każdy człowiek jest workiem emocji. Tutaj moglibyśmy naprawdę pięciogodzinny wykład walnąć na temat tego, dlaczego wizja tego zimnego, tego skalkulowanego, mocnego mężkiego mężczyzny jest nieprawdziwa. Albo po prostu zwrócić uwagę krótkim tekstem. Szymcio nie skorzystał z żadnej z tych opcji, ba mało tego w przyszłości niedalekiej wiele takich tekstów padnie, które usłyszycie i zauważycie, że Szymcio je pomija. Podsumowując zatem w całości to wszystko, według mojej opinii, Szymcio był po prostu za bardzo pewny siebie. Myślał, że to jest jego kanał, jego zasady, on jest w stanie wszystko ustalić, a tak naprawdę, jednak okazało się, że nie. Że mógł przyjść sobie gościu, całkowicie przejąć inicjatywę, i w końcu trafiła kosa na kamień. A tutaj, takie na sam koniec słowa otuchy dla szymonistów, mam wrażenie, że Szymek walczył na pół gwizdka. To znaczy, tak naprawdę, gdyby mógł, to by dał z siebie więcej, ale dał z siebie mocne 30%. No, niestety, bardzo mi przykro za mało. I dlatego przydałoby się, żeby ktoś to przeanalizował i posprzątał. I w tym momencie moja osoba wchodzi na scenę. Przygotujcie się, jutro będzie pełny materiał. Tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję za obejrzenie tego materiału. Do następnego i hej hej!